Witam serdecznie. Ze względu na zajęcia w życiu tym normalnym, miałam trochę przerwę w nagrywaniu moich filmów. Dziękuję tym, którzy cierpliwie czekali i zostali ze mną. Spróbuję to teraz nadrobić. Będę miała chyba trochę więcej czasu wolnego na to, żeby to nagrywać. Spróbuję parę interesujących informacji, żeby się z wami podzielić. Ok. Co dzisiaj? Dzisiaj chciałam zacząć w sumie od filmu, który już przez dłuższy czas się zabierałam do nagrywania, a mianowicie o tym, czy warto robić waniliowych bohaterów w tej chwili, kiedy pojawiło się tylu nowych bohaterów w eventach i wydarzeniach i również pojawili się bohaterowie sezonu drugiego. Zacznę może od bohaterów trzygwiazdkowych, waniliowych. Jest tych bohaterów 18 w sumie, 18 kart, które można praktycznie wylosować przy każdym losowaniu w eventach. Są oni bardzo łatwi do otrzymania, można ich wyprodukować również w Akademii Wojskowej 12 i 13. Także ponieważ dostępność do nich jest tak łatwa, jakby nie ma się co specjalnie nimi jakby skupiać na gromadzeniu, dlatego że na pewno w ciągu gry dostanie się przynajmniej każdego z tych trzygwiazdkowych, waniliowych bohaterów. Teraz tak, zanim się pojawili bohaterowie z Wyspy Potworów sezonu drugiego, to waniliowi bohaterowie byli wciąż bardzo dobrzy. Ja ich używałam bardzo dużo w turniejach i w eventach, wydarzeniach, szczególnie w tych, gdzie były dozwolone tylko trzygwiazdkowi bohaterowie. I również starałam się robić praktycznie każdego z tych bohaterów przynajmniej w dwóch kopiach. Zaznaczam, ja gram dużo dłużej niż ci, którzy teraz w sumie zaczynają. Praktycznie gram prawie już 2 lata w tą grę, więc sytuacja była troszeczkę inna na początku. Jeżeli chodzi o to bezpłatne konto Lucky, ja tam nie zrobiłam jeszcze wszystkich waniliowych bohaterów, nie zrobiłam po jednej kopii wszystkich waniliowych bohaterów i nie będę robić. Będę robić to, co w tej chwili, to czym się z wami podzielę, co opowiem, dlatego że niestety w porównaniu z bohaterami, z kartami sezonu drugiego, bohaterowie waniliowi bardzo stracili na wartości. Wciąż jeszcze kilku z nich warto robić. Szczególnie ci, którzy dopiero zaczynają grę, mają bardzo małe konta albo grają bezpłatnie, czyli nawet pomimo tego, że tych trzygwiazdkowych bohaterów z eventów łatwo zdobyć stosunkowo przy powołaniach, jednak wciąż gromadzenie złota na te powołania dla bezpłatnych graczy, no to zajmie trochę czasu. Ok, więc gdybym teraz zaczynała nowe konto i zrobiłam tylko kilku bohaterów i pokażę wam, który i powiem dlaczego. W pierwszej kolejności oczywiście robiłabym Wiktorię i nawet po wprowadzeniu wszystkich nowych postaci, ta zielona trzygwiazdkowa karta jest wciąż jednym z najbardziej overpowered bohaterów trzygwiazdkowych. Używam ją w turniejach, w eventach i zdecydowanie warto myśleć, jak tutaj widać, ja mam ich 5, ja polecam zrobienie 5. Naprawdę jest wciąż chyba najlepszą kartą, to jest królowa trzygwiazdkowych kart. Mam zrobionych 5 na obu kontach, czyli zarówno na Lucky, jak i na Ali mam 5 Wiktorii. Drugim zielonym bohaterem, którego warto robić, waniliowym oczywiście, mówię tylko o waniliowych kartach w tej chwili, jest Talia. Tela. Ja mam zrobione 2. Znowu zrobiłam je na początku gry. Używam jednej najczęściej, szczególnie na tym wydarzeniu dla trzygwiazdkowych bohaterów. Na tych ostatnich etapach używam ją do leczenia. Czy potrzebne są 2? Nie, nie sądzę. Jedna w zupełności wystarcza, ale jakiegoś lekarza trzeba mieć. Także nie ma w tych nowych bohaterach, nie ma lekarzy. Niektóre budują pancerz, niektóre karty, ale nie ma lekarzy. Także tyle warto mieć, przynajmniej jedną. Ok, następnie kolor fioletowy. Może zrobię fioletowy. Fioletowym jedyne 2 karty, które bym w tej chwili brała pod uwagę z waniliowych, to jest Sparrow i Kasumi. Sparrow jest snajperem, ona się szybko ładuje.
Ona może ustępować miejsca karcie Havok. Gdzież jest Havok? Tutaj. Ale Havok jest wolniejszy od niej. To wszystko zależy, co mamy. Jeżeli mamy te turniej bez leczenia, to szybkość bohaterów, oczywiście szybkość kart się liczy, więc Sparrow może tutaj się przydać. Kasumi jest kolejną kartą, którą bym zrobiła w Fiolecie, to jest karta wolna, ale w przyspieszonym evencie może się bardzo sprawdzić. Ona atakuje trzech bohaterów, buduje pancerz dla siebie i sąsiadów. Jedynym bohaterem, który można tak mniej więcej porównać w tej chwili, to jest Michelle, z tym, że Michelle atakuje wszystkich, świetna karta, tak a propos Michelle, atakuje wszystkich i buduje pancerz jedynie dla siebie. Bardzo uciążliwa karta, grać przeciwko niej, jeżeli się nie ułożą klocki, to naprawdę masakra, także Michelle jest super, ale Kasumi z waniliowych można rozważyć, można zrobić jedną. Karty żółte. Wydaje mi się, że Jonah jest wciąż bardzo dobrą kartą, którą można używać. Jest on szybki, jest snajperem, ale buduje pancerz dla siebie i dla swoich towarzyszy. Drugim bohaterem, którym warto wspomnieć, waniliowym, jest Famke. Żółta karta, gdzież ja ją mam. Famke, ja ją bardzo dużo używałam na początku mojej gry. Używałam jej w mojej drużynie wojennej, kiedy graliśmy przeciwko, no wtedy jeszcze był etap, kiedy fioletowy był na topie jako tank i oczywiście większość grała raną jako tankiem i Famkę, ponieważ ona usuwa wzmocnienia wrogu, więc usuwała ten kontratak i naprawdę długo mi służyła. Wielu graczy uznaje, że ona nie jest warta materiałów. Ja ją obecnie używam w turnieju. Używam ją w turnieju wzmocnienie boostera, dlatego że usuwa wzmocnienia wszystkich wrogów. Szczególnie ją lubię, jeżeli oponent ma kontratakującego pistona, czyli jeżeli ktoś ma jednego albo dwa pistony i nie daj Boże, te pistony odpalą Pistol utrzymuje kontratak przez 5 tur, to jest bardzo długo, naprawdę. Jeżeli atakuje się Wiktorią, kiedy nie ma się kontroli nad jej atakami, w kogo ona wymierzy, a nie daj Boże wymierzy w tego pistona, to można po prostu wykosić całą swoją drużynę, jeżeli się tego kontrataku nie usunie. Także Famka może się sprawdzić, jeżeli się ją tam do tego systemu włoży, do tej drużyny włoży. Oczywiście w tej chwili są dwie karty, które mogą zastąpić Famkę. To jest Iggy, który jest zombie i on usuwa wzmocnienia celu i pobliskich wrogów, czyli na trzech działa. Oraz Cmyk, który jest rewelacyjną kartą we wzmocnieniu boostera. Jedyny problem zarówno z Cmykiem, jak i z Iggy jest taki, że oni muszą najpierw uderzyć, żeby usunąć wzmocnienia. Czyli jeżeli będę musiał uderzyć w kontratak, to ten kontratak może je zabić, dwie karty. Tego problemu nie ma z Famką. Famka po prostu usuwa je bez ataku. Nie jest to karta konieczna, więc jeżeli ktoś jej nie lubi, to nie musi jej robić i wtedy sugerowałabym zrobienie drugiego Jonaha, albo ewentualnie Katalinę, bo Katalinę też chyba każdy dostaje na początku gry, aczkolwiek ja nie jestem jakoś specjalnie zachwycona tą kartą, wolę Jonaha niż Katalinę. Okej, kolor niebieski, więc w kolorze niebieskim naprawdę, jedyną kartą, na którą ja bym się decydowała, to jest Dugal. Zrobiłam recenzję Dugala kilka miesięcy temu, więc jeżeli ktoś ma ochotę zajrzeć do playlisty recenzje bohaterów waniliowych i tam Dugal jest. Jest to chyba najlepszy healer, nawet nie chyba, jest to na pewno najlepszy healer trzygwiazdkowy. Ja go używałam w moich drużynach też na początku mojej gry. Razem z kartami czterogwiazdkowymi jako lekarz brał udział i całkiem sobie się sprawował. On miał wtedy emblematy na sobie, które później z niego zdjęłam. Nie ma oczywiście lekarzy wśród tych nowych bohaterów, więc jakby Dugal jest non-brainer. Warto go mieć, przynajmniej jednego.
I ostatni kolor, to jest kolor, który nam został, to jest kolor czerwony. Są dwie karty warte uwagi. Pierwsza to jest Lotte. Atakuje wszystkich, zwiększa ataki na opancerzonych wrogów, ale przede wszystkim obniża obronę. Ja lubię wszystkie karty, niezależnie od tego, ile mają gwiazdek, które obniżają obronę. Bardzo dobrze mi się nimi gra, także Lotte była zawsze jedną z moich ulubionych kart. Oczywiście ona należy do tej klasy pirotechników, więc ona u mnie nie zobaczy emblematów, dlatego że ja właduję je na moich ważnych atakujących pięciogwiazdkowych, ale wciąż ją stosuję, w turniejach i warto ją mieć w swojej kolekcji. Druga karta, również ona ma taką mieszaną popularnością, się cieszy, to jest Warwara. Gdzie ona jest, Warwara moja? Tutaj mam dwie też zrobione. Warwara, ona buduje pancerz wszystkim sojusznikom i usuwa osłabienia wszystkich sojuszników, czyli wszelkiego rodzaju podpalenia, obniżenie obrony i tak dalej. Ona to wszystko wspomoże. Również pancerz buduje dla wszystkich kart. Ona jest wolna, to prawda, ale w przyspieszonym turnieju świetnie się sprawdza. Jak również ja ją lubię chyba. Nie wiem, jeden jest event taki, och, zapomniałam, wyleciał mi z głowy w tej chwili nazwa, gdzie po iluś tam turach wszyscy dostają podpalenie i Warwara to podpalenie usuwa, czyli nie trzeba wtedy używać materiałów. Ona działa dla mnie tak jak w czterogwiazdkowej wersji Throttle. Po prostu nie trzeba używać materiałów, więc jak ktoś ma niewiele albo ma problem z produkcją, to ci dwaj bohaterowie się świetnie sprowadzają. Okej, okay, czyli jak widzicie w mojej kolekcji na dużym kącie, kiedy spojrzycie na nie, mam zrobione wszystkie waniliowe trzygwiazdkowe karty. Wiele z nich mam podwójnych. Zatrzymam je, nie niszczę żadnej, nie poświęcam żadnej. Mam wystarczająco miejsca w kolekcji, żeby na to sobie pozwolić. I wciąż liczę na to, że po wprowadzeniu kostiumów, tak jak wprowadzili w Empires and Puzzles, niektóre z tych waniliowych kart mogą się okazać bardziej przydatne czy bardziej interesujące. Na małym koncie, tak jak wspomniałam, wciąż nie mam zrobionych kilku waniliowych kart i nie będę ich robić. Są one tak łatwe do zdobycia, że jeżeli w przyszłości waniliowe kostiumy okażą się interesujące, to zawsze mogę je albo otrzymać w powołaniach, które będę robić, albo wytrenować w Akademii 13 albo 12, jak ktoś lubi, i potem ulepszyć. Także to jest moje spojrzenie na trzygwiazdkowych, waniliowych bohaterów. Spróbuję zrobić podobny przegląd czterogwiazdkowych i pięciogwiazdkowych, ale to trochę później. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!